Tami jednak naprawdę no tutaj poza kadrem na pewno bardzo szczęśliwy, niespodziewany chyba finalista kategorii 69 kg. A u nas już zwycięzca i pierwszy finalista kategorii 69 kg, Wojciech Dworak. Wojtku, oddychnij i powiedz, jak się czujesz. Czuję się bardzo dobrze, bardzo miła atmosfera na trybunach, dużo znajomych przyszło mnie właśnie wspierać w tych trudnych chwilach. Już na trzecią rundę brakowało sił, jak było widać, ale oni dodawali mi otuchy. Rodzina, przyjaciele, znajomi, wszyscy. Bardzo dziękuję, jestem szczęśliwy. To twój największy sukces w karierze, ale jeszcze szansa na złoto. Oczywiście, że tak. To jest, mogę zaliczyć to do najlepszych moich zawodów. Jeszcze medalu na mistrzostwach Polski nigdy nie miałem. To jest właśnie no, najlepszy dorobek dotychczas. Wojtku, ty nie byłeś rozstawiony w tej kategorii wagowej. Nie, niestety ja w ogóle nie byłem faworytem w tej walce. Znaczy w tej mojej wadze właśnie. Ale jednak udało się. No co, byłem bardzo dobrze przygotowany, trenowałem od stycznia właśnie do tych zawodów i to zaowocowało dzisiaj. No co więcej, początkowo cię nawet nie było wśród tej szesnastki, dopiero z listy rezerwowej jeszcze. Tak, tak, właśnie przegrałem właśnie na mistrzostwach Lubelszczyzny, gdzie przepustką było właśnie start na tych mistrzostwach z Karolem Pawliną, bardzo dobrym zawodnikiem, który niestety odpadł w pierwszej walce. Ja z nim na mistrzostwach Lubelszczyzny przegrałem jednym punktem po bardzo wyrównanej walce. Trenerzy bardzo walczyli właśnie, żeby zaboksował na tych zawodach i udało się. I muszę przyznać, że chyba warto było. No to ty powiedziałeś, naprawdę my tutaj, a szczególnie Karolina Michalczuk, tutaj naprawdę ściskaliśmy kciuki za ciebie, ale pokazałeś takiego naprawdę fajnego, męskiego zawodnika, który do końca nie odpuszczał i walczyłeś do samego końca, no chociaż w tej trzeciej rundzie były momenty naprawdę ciężkie. Tak, właśnie to był bardzo mocny zawodnik, taki nerwany, taki silny, bardzo, bardzo, bardzo mocno uderzył, ale większość tych ciosów przyjmowałem na bloki, odchodziłem z prawą stronę na boki, odchodziłem i myślę, że w trzeciej rundzie, no tak, zabrakło mi trochę siły, ale publiczność wspaniała, właśnie dopingowała mnie i to dodawało motywacji takiej. To z kim teraz byś wolał walczyć? Z Adrianem Plichtą czy z Adamem Pawłowskim? Mi to jest naprawdę obojętnie. Ja boksuję u siebie. Ja chcę pokazać się z jak najlepszej strony. Bardzo dobrze mi się tutaj boksuje. Jutro przyjdzie też także duża rzesza kibiców, którzy będą mnie wspierać i bardzo będzie mi się dobrze boksowało na pewno. Jak i z jednym, jak i z drugim. Pojawiły się myśli o reprezentacji Polski? O, jeszcze o tym nie myślałem tak naprawdę. Zobaczymy jutro, z jakiej strony się pokażę i myślę, że no, zobaczymy. Myślę, Kamil, że damy szansę, ale mówię tutaj do mojego kolegi, myślę, że damy szansę tutaj oglądnięcia właśnie przeciwnika jutrzejszego finału. Wojtku, naprawdę wielkie gratulacje i na spokojnie sobie może oglądnij. Wszystkiego dobrego, a jutro się spotkamy na pewno. Tak, dobrze. No bardzo sympatyczny finalista z Lublina. Myślę, że zasłużył na ten finał i tutaj powiedzmy no takim starym zwyczajem każdy zawodnik, którego czeka jutro pojedynek, ogląda swojego przeciwnika w ringu. A mamy tutaj pojedynek dwóch zawodników. A są to Plichta Adrian, Bukowina Wałcz i Pawłowski Adam, BKS Jastrzębie. Kamil, ale Smerdel też jest lubelskiego. No musimy się bardziej skupić. Myślę, że tutaj takim troszeczkę większym faworytem tego pojedynku jest Pawlina. Przepraszam bardzo, Plichta. No jestem jeszcze pod wrażeniem powiedzmy wagi, walki poprzedniej, gdzie Wojtek nam wymieniał i dużo mówił o pojedynku właśnie na mistrzostwach okręgu, ale tutaj no szanse obydwu zawodników na finał są naprawdę gdzieś tak 55 do 45 dla Pawliny,
zawodnik rozstawiony z numerem pierwszym w tej kategorii wagowej. Tutaj zdecydowanie optował za tym rozstawieniem trener Zbigniew Raubo. No, jeżeli chodzi o Pawłowskiego, również utytułowany zawodnik. Przed 2 laty zdobył tytuł mistrza ogólnopolskiej olimpiady młodzieży i tutaj powiedzmy jego start i medal już w tej kategorii wagowej w juniorach na pewno nie jest niespodzianką. No ja zapraszam Państwa na godzinę 18 w poniedziałek do magazynu sportowego. Wojtek Dworak będzie gościem magazynu sportowego, no i porozmawiamy sobie oczywiście z naszym co najmniej już srebrnym medalistą o tej imprezie. Ale to, co ja tutaj już mówiłem Państwu, naprawdę bardzo sympatyczna postać tutaj, swobodnie wypowiadający się po takim przeżyciach, jednak całkowity luz, już tak jakby go troszeczkę odeszło i pełna koncentracja na jutrzejszy finał. Po przeżyciach i po takiej wyścigu, bo ten pojedynek stał na dokładnie tak. Ogromnej intensywności był przeprowadzony. No jeszcze nie czuję się mistrzem, w sensie powiedzmy takim, że nie wszystko umie. Ale jest bardzo szczęśliwy z racji, powiedzmy, awansu do finału. A więc Lublin, 2 medalistów, Tomek Smerdes, Van Hemmenstein i Wojtek Dworak z Bako. Nie, absolutnie, wydaje mi się, tutaj nie ma dwóch zdań. Awans do finału i w wypadku Smerdla, jak i Dworaka, jak najbardziej słuszny i no zobaczymy, jak jutro będzie. No w półfinałach mamy 100% skuteczności. Daj Boże, żeby było w finałach, tak. No oczywiście nie odbierajmy szans rywalom, nie bądźmy stronniczy. Zobaczymy jutro, jak to będzie już od godziny 15. Jutro 15:00 spotykamy się oczywiście z Państwem i serdecznie zapraszamy już na finały. Na pewno powtórzymy to zaproszenie jeszcze nie raz, ale tak jak mówimy tutaj, no, jest dużo dobrego boksu, szczególnie w tych wagach lżejszych, naprawdę można być zadowolonym z poziomu. Troszeczkę gorzej być może jest w wagach cięższych i w tych chyba najcięższych, ale to no, nie wszyscy mistrzowie muszą prezentować jednakowy wysoki poziom. Oczywiście. No Pawlina tutaj spycha do... Plichta. Przepraszam, Plichta. Tak. Nie wiem, ale jestem jeszcze w innym miejscu. Plichta tutaj, Adrian spycha niemniej jednak Pawłowski. No tutaj troszeczkę Adam Pawłowski się pogubił. No myślę, z tego że... się pogubiłem wszystkiego, to jest teraz trzecia runda, czy druga to się skończyła? Teraz będzie przerwa przed trzecią rundą. Także ostatnia minuta na uwagi trenerskie, na mobilizację swoich podopiecznych, a zawodnicy nie głęboko oddychają, odpoczywają i mobilizują siły przed rundą trzecią, która w tym pojedynku naprawdę jest bardzo ważna. Co za emocje, naprawdę. Po Wojtku Dworaku, no dla mnie jako dla przedstawiciela Lubelszczyzny, puls, zresztą chyba podobnie Karolinie, jak po dobrej walce bokserskiej skoczył. W niebieskim narożniku trener Ryszard Dziopa oraz Ludwik Buczyński, naprawdę świetni fachowcy i myślę, że równie świetne uwagi przekażą Adamowi Pawłowskiemu, wychowankowi klubu BKS Jastrzębie, jak również może młodsi trenerzy w narożniku czerwonym. Naprawdę obydwaj zawodnicy bardzo dobre warunki fizyczne, malutka przerwa techniczna, no typowa dla tego typu, prawda, zajść. Po prostu zawodnicy, co ja już nieraz mówiłem, troszeczkę za luźno wiążą te buty i w czasie tych ruchów, no, te wiązania luzują się i
sznurowadło się rozwiązuje, ale trenerzy szybciutko usuwają takie usterki. No, zaznaczmy, że to nie są takie zwykłe buty, jakie znamy, chociażby już Trumpki czy Adidasy. To są buty bardzo mocno trzymające kostkę, wysokie, które... No chodzi tutaj o po prostu dobre utrzymanie kostki, z oczywiście tego względu, że tutaj jest naprawdę chyba najbardziej narażona część stopy. No tutaj chaotyczne trochę ataki reprezentanta z Wałcza. I w tym fragmencie walki, no kolejny. Adam aż, prawda, podskoczył, żeby czasami sędzia nie policzył, jednak Tadeusz Gradzik, naprawdę doświadczony sędzia, prezentuje się w tej walce doskonale tutaj, bez niepotrzebnych jakichś tam uwag, przerywań walk. To nie było. No ja po prostu powiem szczerze, Plichta wykorzystał sytuację, sędzia nie mówił stop i zadał prawidłowy cios. Pawłowski się odwrócił. No tak. No nie wiem, czy był zaliczony przez sędziów, czy nie, ale tutaj no należało wstrzymać walkę, zwrócić uwagę, no, ale Pawłowskiemu po prostu, tak jak sędzia Gradzik to zrobił, za odwracanie się. Ale to, co nieraz się wielokrotnie mówi zawodnikom na treningu, boksujemy do komendy stop. Jeżeli nie ma komendy stop i sędziowie z reguły w momencie witania się z zawodników, przed rozpoczęciem pojedynku, również mówią, panowie, boksy są do komendy stop. Po komendzie stop nie ma boksów i bardzo proszę tego przestrzegać. Jest to żelazna, powiedzmy, formuła sędziowska, która no, powinna być przez zawodników przestrzegana i niemniej jednak no, niektórzy wręcz odwrotnie, po stopie im się najlepiej boksuje. Co jeszcze sędzia mówi przed walką do zawodników? Ja myślę, że tutaj powiedzmy, jeżeli chodzi o ten stop, o słuchanie właśnie komend, traktowanie swojego przeciwnika naprawdę sportowo i zadawaniu ciosów prawidłowych. Takie no, żelazne zasady, które oczywiście w pole trafienia, zadawanie ciosów. Niemniej jednak jest to, powiedzmy, jak najkrótsza uwaga, ale bardzo konkretna. O wiele dłużej się mówi zawodnikom z mniejszą ilością uwag. Na pierwszym kroku, tam gdzieś, gdzie ci zawodnicy jeszcze potrzebują takiego zaznania się z regulaminem po prostu i regułami walki. Jak tutaj? Tutaj? Będziemy? Powiem szczerze, że po tej walce dworaka ciężko było mi się skupić. No ja raczej też tutaj nie będę. Jestem patrząc jednym okiem od połowy drugiej rundy. No na pewno remisu nie będzie. W tych turniejach niestety nawet przy remisie sędzia musi wskazać zwycięzcę. Po prostu jest to system pucharowy. Przegrany już nie ma nic do powiedzenia, zwycięzcy zabierają wszystko, czyli awansy do kolejnych, powiedzmy, walk. Adam Pawłowski 4-1 i on jutro będzie przeciwnikiem reprezentanta z Lublina Wojciecha Dworaka. Myślę, że ciekawy finał i... Po tym, co Wojtek zaprezentował, to wydaje mi się, że Wojtek wcale nie musi stać na stracą.